Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tadeusz i zapraszam Was już na dziesiąty odcinek React od podstaw. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat React Hooks oraz będziemy odtwarzać naszą aplikację do włączania i wyłączania dialogu przy użyciu hooków. Poruszę również kiedy warto używać hooków, a kiedy lepiej używać Render Props. Chciałbym również Was bardzo przeprosić za moją nieobecność w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, ale były sytuacje, niestety, na które nie miałem wpływu i moja motywacja dosyć spadła. Ale teraz już przejdźmy do samego programowania, bo po to tutaj wszyscy jesteśmy. Jak sami widzicie, tutaj mam e, nasz poprzedni projekt, e, prze przepraszam, projekt, czyli mamy nasze komponenty, mamy nasze kontenery, ale. Ja bym chciał, żebyśmy teraz skopiowali ten projekt, tak jak ja to zrobiłem, właśnie teraz do pliku, na przykład react, react od podstaw, React Hooks, i teraz te kontenery przerobimy w zupełnie inny sposób. Jak teraz odpalę tą naszą aplikację starą, ona ciągle tu działa, wszystko śmiga tak, jak powinno. Także teraz, co możemy zrobić, to przejść do tutaj naszych komponentów, przepraszam, do naszej aplikacji. I teraz to wszystko możemy wyrzucić. Zostawmy po prostu całą logikę, całej logiki się pozbądźmy. Zostawmy po prostu nasz model, który jest, który powinien być w tym momencie otwarty. Jeżeli tu zamienimy na true, a, no tak, handle to, no dobra. To po prostu się na razie tego pozbądźmy. Tutaj możemy napisać, że jest. Um, funkcja pusta z no operations, tak, i tu strzałka oczywiście, i teraz to powinno nam pozwolić przeładować naszą aplikację, ale coś się nie daje rady. Handle toggle, -a, bo to jeszcze to sorki, to jest wewnątrz modalu, a to jest to nasze handle toggle, tak, i tak wyglądała nasza aplikacja na samym początku poprzedniego odcinka. To teraz ja bym chciał to samo zrobić, co zrobiliśmy wcześniej. Przy użyciu render props tylko przy użyciu hooków. No to możemy stworzyć yy, oczywiście folder o nazwie hooks. Stwórzmy index o TypeScript przepraszam index.js i teraz stwórzmy yy, useToggle na przykład .jsx. W sumie to może być .js, bo nie będziemy importować Reacta do tego. I oczywiście, jak zwykle, in, export all useToggle. I tutaj możemy napisać import. Na pewno nam będzie potrzebny useState from React, oczywiście. I teraz tak, na pewno musimy zdefiniować naszą funkcję. I nazwijmy ją useToggle. Przepraszam, naszą funkcję, tak? I teraz tak. Nasza, naszej funkcji zadanie jest, nasza funkcja, tak jak nasz kontener, który możemy sobie zobaczyć tutaj, mówić, czy, da, czy jest otwarte, czy zamknięte, i oczywiście zapewnić logikę, która będzie nam otwierać lub zamykać. Czyli tak naprawdę możemy wziąć to wszystko, skopiować i wkleić tutaj. Czyli tak jak w poprzednim odcinku, tak jeszcze raz tutaj powtórzę. Use State, prawda? Będzie nam odpowiadało za aktualizację naszego stanu, czyli mówiło nam, czy jest otwarte, czy nie. Set is open, oczywiście jak zwykle będzie aktualizowało nasz stan, prawda? Handle toggle, to jest tak naprawdę abstrakcja naszego is open, jest ona zwracana do. Z y zwracana z tego huku, i teraz, jak wcześniej używaliśmy children, to tutaj nie musimy używać children. Możemy po prostu zwrócić te jedną zmien tą jedną zmienną i tą jedną funkcję, prawda? I teraz to wszystko, i możemy teraz przejść tak naprawdę tutaj do naszej app, to możemy sobie skomentować, i możemy teraz napisać import use toggle from. I teraz tu możemy wejść do hooks, slash, a w sumie tylko tyle, bo mamy ten indeks, w sumie, no niech tak na razie zostanie. Tak naprawdę co powinniśmy tu zrobić, a zróbmy to, powinno być useToggle i teraz te dwie rzeczy tu do środka, hop, to zapisujemy i zwracamy do useToggle, czyli jeszcze raz mamy folder hooks, i w środku mamy folder useToggle, w środku mamy index, który nam zwraca wszystko z useToggle, a w useToggle definiujemy logikę, tak? I tak jak mówiłem wcześniej, wracamy tutaj do naszego folderu app.js i teraz tu mamy to nasze useToggle, prawda? To teraz jak wiemy, ono zwraca nam isOpen i zwraca nam handleToggle. I zapomnieliśmy o jednej rzeczy, mianowicie w wysłaniu do tego default is open. Prawda? Czyli jeżeli wyślemy do tego default is open i wyślemy false, faxe, false, to teraz wykonaliśmy całą naszą pracę. Jeżeli teraz tu wejdziemy w is open, znaczy, przepraszam, skopiujemy i wkleimy to is open do naszego modelu, wejdziemy teraz, skopiujemy to handle toggle i, i skopiujemy nasze no operation functions. i tutaj się pomyliłem, bo dałem jeden dodatkowy bracket. I to by było na tyle z racji tego, że teraz to powinno nam działać. Teraz, jeżeli przejdziemy do naszej e, przeglądarki, bo zamykam te karty, mi OBS nie działa. Jak sami widzicie, działa. Taką chyba najważniejszą rzeczą jest e, naj, największa różnica: just to tak zwany, a te render props to tak naprawdę czytelność. O, tutaj, jak sami widzicie. Tu po lewej stronie mamy hook, a po prawej stronie mamy nasz Render Props. I samo to, że mamy o trzy linijki mniej, no ale to już mniejsza o to. Jest dużo mniej dziwnych rzeczy dziejących się, bo tutaj tak naprawdę mamy kontener. Znaczy, mamy tak naprawdę jakiś element React'a, który ma swoje dzieci. Te dzieci są funkcją i one tu w jakimś stopniu coś zwracają stąd. Prawda? I to tak naprawdę, jeżeli się to widzi, to tutaj, to trzeba wiedzieć o co chodzi, żeby tak naprawdę ogarnąć całą sytuację. A tutaj typowa funkcja JavaScript zwraca dwie rzeczy i tyle. Nie ma żadnych takich, nie ma żadnych takich można powiedzieć, tak, takich typowo reactowych rzeczy. To bardziej wygląda jak, jak zwykły JavaScript, prawda? Zanim powstały hooky, render props był najpopularniejszym sposobem na oddzielenie logiki komponentów. Ale jak sami widzieliście w naszym przykładzie, podejście hooków jest dużo bardziej przejrzyste i prostsze do napisania, ponieważ opiera się w większości na tym, co zapewnia JavaScript, a nie nad specyficznym podejściem, które daje nam React. Mimo wszystko warto znać oba podejścia, ponieważ jak wiemy, nie wszyscy mają na tyle szczęścia, żeby pracować nad tak zwanymi projektami zielonej łąki, Greenfield Projects. No teraz, dlatego teraz porozmawiamy chwilę nad tym, kiedy warto używać hooków, kiedy render props, które zwraca logikę, a kiedy po prostu render props, które po prostu renderuje swoje dzieci. Ja podchodzę do tego w następujący sposób. Jeżeli chcę stworzyć niezależną porcję logiki, to zadaję sobie dwa pytania. Czy potrzebuje do niej stanu lub use effect, czy jakiekolwiek innej funkcji Reacta, oraz czy ta porcja logiki jest nieodrywalna od wyglądu. Na przykład pomyślmy sobie o funkcji Dodaj. Funkcja dodaje dwie liczby, nie potrzebuje ani stanu, ani wyglądu, więc wrzucam ją po prostu w zwykłą funkcję. Teraz pomyślmy sobie nad funkcją UseToggle, która wymaga stanu, bo musimy jakoś przeładowywać naszą aplikację, co wciśnięcie przycisku. Do tego muszę stworzyć oddzielny hook, który importuje UseState i zwraca odpowiednie wartości. Zwróćmy uwagę, że nasz hook to tak naprawdę zwykła funkcja, która oddziałuje bezpośrednio na DOM przy użyciu pewnych zależności z Reacta, w naszym przypadku useEffect, przepraszam useState. W trzecim przypadku pomyślmy sobie o funkcji, która i posiada logikę, i posiada w sobie wygląd. Rzućcie okiem na ten komponent z mojego pobocznego projektu, nad którym pracuję. Komponent form control akceptuje wszystkie pola danego formularza, Funkcję Handle Submit z biblioteki React Hook Form, funkcję onSuccess, która jest odpalana w momencie, w którym nasze zapytanie do API jest poprawne, oraz funkcję Request, która wysyła właśnie to zapytanie do API. Gdy wejdziemy w komponent Form Control, możemy zobaczyć funkcję onSubmit, która po prostu woła funkcję Request i na podstawie tego, co ona nam zwróci, radzi sobie z błędem lub woła funkcję Success. Czyli mamy tak naprawdę logikę, która wysyła zapytanie do API, radzi sobie z błędem i mamy nieodłączną od tego formę, yy, przepraszam, formularz, który, yy, na którym jest używana funkcja Submit. Do tego mamy nieodłączny wygląd w postaci tego komponentu Typography, który renderuje nasz błąd. Czyli mamy idealny przypadek, w którym właśnie powinniśmy użyć render Props, ponieważ mamy i logikę, i mamy wygląd, które są nieodłączne od siebie i logicznie razem. Oczywiście to dokładnie nie obrazuje naszego przypadku z Render Props i funkcją Children z poprzedniego odcinka, ale gdybyśmy na przykład chcieli udostępnić funkcję On naszym dzieciom, to oczywiście możemy ją przekazać w taki sposób. Można się domyślić z tonu tego odcinka, że osobiście tego ostatniego sposobu, czyli Render Props, które wysyła, które traktuje z. Swoje dzieci jako funkcje i wysyła do nich zmienne czy inne funkcje. Nie jest moim ulubionym sposobem. I tak jak mówiłem, odkąd powstał React Hooks, nie widziałem tego z podejścia. Budowałem kilka aplikacji, dosyć dużych finansowych, i nie musieliśmy użyć tego ani razu. Render props zwykłe plus React Hooks były w. Tu wystarczające właśnie tworzenie własnych hooków do przechowywania logiki i jeżeli naprawdę musicie stworzyć render props to albo macie naprawdę jakiś bardzo krańcowy przypadek starajcie się nie używać tego ostatniego sposobu ponieważ React hooks są dużo lepsze to by było na tyle w tym odcinku mam nadzieję że wam w jakimś stopniu rozjaśniłem to jak oddzielać logikę przy użyciu React hooks i kiedy używać React Hooks, kiedy używać Render Props, i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już tym razem, nie po trzech miesiącach. Życzę Wam miłego wieczoru, czy kiedykolwiek to oglądacie. Pozdrawiam, Tadeusz.